Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Cześć, witajcie. Z tej strony Kamil Latuszek. To jest audycja Sportowa energia. Dzisiaj będziemy rozmawiać z moim gościem o czymś bardzo znanym, bardzo popularnym, bowiem tematem dzisiejszej audycji jest piłka nożna. Mój gość Przemek Broziński będzie opowiadał o swojej przygodzie z piłką, jak to wszystko u niego wyglądało, jakie kluby odwiedził. Cześć, witam. Witam Ciebie, witam Państwa, słuchacze audycji. Poruszymy także tematy takie związane ze szkoleniem młodzieży, z perspektywy młodego zawodnika, ale również będzie fragment audycji, gdzie powiemy, co jest ważne dla młodego zawodnika, żeby to wszystko poszło w dobrym kierunku, jak uniknąć tego, żeby sodówka nie odbiła tego typu rzeczy. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Pierwsze pytanie takie, myślę, że podstawowe, no jak ogólnie zaczęła się Twoja przygoda z piłką? Kto Cię do tego namówił? Myślę, że specjalnie nikt mnie tutaj nie musiał do tego namawiać. Piłka gdzieś tam od dzieciństwa iskrzyła w mojej głowie, wielka, wielka pasja. Nie mam jakoś specjalnie w rodzinie piłkarskich genów, ale myślę, że tutaj to zapoczątkował brat. Podpatrywałem brata, jak chodził z piłką na boisko. Z czasem, gdy ja dorastałem, zabierał mnie ze sobą i tak to, myślę, się wszystko zaczęło. A w jakim wieku już te pierwsze próby zostały podejmowane? Na pierwszy trening poszedłem w wieku około 7-6 lat. Pamiętam, mama mnie zapisała do miejskiego klubu Baszta Rytwiany, aczkolwiek gdzieś na szkolnych boiskach to było zdecydowanie wcześniej, bo myślę, że gdzieś około 4 rok życia. Wspomniałeś o tej Baszcie Rytwiany, później był SMS FKS Stal Mielec, potem ponownie Baszta Rytwiany, później Pogoń Staszów, Ruch Chorzów, FKS Stal Mielec, Brukbet Termalikanie Ciecza, Pogoń Staszów i aktualnie Kabel Kraków. Tak mniej więcej wygląda Twoja dotychczasowa kariera. Powiedz coś więcej na temat przygody w poszczególnych z tych klubów. No, warto tutaj nadmienić, że wtedy jak byłeś w Ruchu, jak byłeś w Termalice, to były jeszcze drużyny ekstraklasowe. Tak, raczej ja tutaj całą swoją przygodę z piłką oceniam jako coś niesamowitego, co wiele wnosi do mojego życia, nie tylko jakiegoś tam entuzjazmu, ale też przyjaźni, znajomości, wiele takiej nauki życiowej, której ciężko by mi było gdziekolwiek dostać takie lekcje, jak dostałem tutaj od piłki. Więc każdy ten klub, czy mniejszy, czy większy, coś mi dał od siebie. Mam nadzieję, że gdzieś w przekonaniu klubu jest to, że ja też dałem im coś od siebie. Więc czy mniejszy, czy większy klub, każdy miło wspominam. W SMS-ie byłeś wtedy jeszcze w szkole, tak? To było połączenie? Tak, to było połączenie szkoły, SMS-u z klubem. To była dokładnie klasa pierwsza gimnazjum, więc bodajże 13 lat, wtedy miałem 13-14. Też coś niesamowitego, ponieważ wtedy tak naprawdę zobaczyłem, jak wygląda ta, można powiedzieć, profesjonalna piłka w dużym klubie. No coś niezwykłego, tym bardziej, że wtedy z tamtą ekipą zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, więc to też pewna historia tam została zapisana. A jak trafiłeś do Ruchu Chorzów? Jak wygląda przygoda, historia związana z tym klubem? Do Ruchu trafiłem tak, że mieliśmy mecz kadry województwa, dokładnie to było moje województwo, czyli kadra świętokrzyska, z kadrą województwa małopolskiego na stadionie Wawelu Kraków. Takie mecze gdzieś, że tak powiem, większe, zawsze przyciągają czy to większą ilość kibiców, czy też skautów, trenerów z różnych klubów. Na tym meczu nie zabrakło również włodarzy Ruchu Chorzów. No i tak się stało, że wypadłem pozytywnie widocznie w oczach włodarzy tutaj Ruchu Chorzów na tym meczu. Zostałem zaproszony przez nich na testy. Było wtedy, pamiętam, to był taki okres, gdzie tych zaproszeń miałem naprawdę dużo. Objeździłem pół Polski, to były akurat wakacje, taki okres przejściowy między trzecią gimnazjum a pierwszą liceum. Pewne względy
zdecydowały o tym, że to właśnie był Ruch Chorzów. Spodobała mi się tam ta mentalność, chociaż no, w późniejszym okresie było ciężko, nawet bardzo ciężko. Pewne względy, ponieważ no, u mnie w rodzinnych stronach, czyli Rytwiany, Staszów, jest moda na Ruch Chorzów. Także to też myślę, że w pewnym sensie miało wpływ na moją decyzję. No i taką też podjąłem. Wcale i nie żałuję, wręcz przeciwnie. Jeżeli miałbym ją podjąć drugi raz, pewnie by była taka sama. Mówisz, że wtedy było bardzo dużo ofert. Czy było tak, że musiałeś z czegoś zrezygnować, bo na przykład te terminy testów gdzieś tam się pokrywały i musiałeś zdecydować na przykład, że idziesz do Ruchu, a nie do innej drużyny? Nie, z tego co pamiętam nie było takiego problemu. Czyli wszystko się jakoś tak zazębiło i zgrało w czasie, że takiego problemu tutaj nie było. Powiedziałeś też o tych problemach, które później dało się odczuć. Rozumiem, że to miało wpływ na to, co działo się wokół Ruchu Chorzów. Problemy finansowe, czy to dało się odczuć, jakby dotykało też ciebie bezpośrednio? Powiem tak, mnie to dotknęło w późniejszym czasie. Mi tutaj, mówiąc o tym problemie, chodzi głównie o to, że byłem młodym chłopakiem wtedy, można powiedzieć, że bardzo młodym. To była pierwsza liceum, więc tak naprawdę to jest jeszcze taki okres dojrzewania i tutaj jest ta styczność, że trzeba wyjechać z domu, radzić sobie samemu, bo w Chorzowie już nie było rodziców, nie było siostry, brata. Było mało osób takich, które mogłyby mi pomóc, do których mógłbym się zwrócić. Byłem raczej zdany sam na siebie, tak? Więc to było takie zderzenie ze ścianą troszkę. Lekcja życia też. Tak, dokładnie tak. I pod tym względem było szczególnie ciężko. Na finanse nie mogłem narzekać, ponieważ no, do pewnego czasu je otrzymywałem. Także tutaj z tym nie było problemu. Aczkolwiek no, nie chodziło mi tutaj o pieniądze, tylko o to, żeby grać i się rozwijać, ponieważ byłem w wieku juniora. No i to też była wtedy taka sytuacja, gdzie to był taki najlepszy okres w mojej przygodzie z piłką, gdzie już jako 15-16-latek grałem w czwartoligowej drużynie w Pogoni Staszów i te treningi bardzo dużo mi, bardzo dużo się z nich uczyłem, tak? Ja to sam po sobie widziałem, odczuwałem te kroki, które postępuję, jak dobrze się pnę w górę i wtedy to była taka ciężka decyzja, czy zostawać w tej seniorskiej drużynie i gdzieś tutaj dalej się rozwijać na miejscu, czy iść do Ruchu Chorzów, czy do innej drużyny, do większego klubu i się rozwijać w drużynie juniorskiej. Potem była Stal Mielec, która wtedy grała w drugiej lidze i później znowu ekstraklasowy klub Wróg Betelmalika Nieciecza. Mhm. Jakbyś porównał te dwa ekstraklasowe kluby, oczywiście no wtedy już chyba Ruch w tym sezonie 2016-17 już nie było go w ekstraklasie. Jak ja wszedłem do Termaliki, Ruch jeszcze przez sezon był w ekstraklasie. A czyli to był ostatni sezon. Tak, to był ostatni sezon, tak. Kiedy byli w ekstraklasie. Później już był spadek do pierwszej, następnie do drugiej ligi. Jakbym miał porównać dwa inne zespoły, dwa inne kluby, że tak powiem. Całkowicie inna mentalność, całkowicie inaczej budowane kluby. Weźmy pod uwagę to, że jakby nie było, Wróg Betelmalika Nieciecza jest tak jakby klubem prywatnym, tak? Nie mają żadnych dofinansowań ani środków zewnętrznych, wszystko pieniądze, środki własne, można tak powiedzieć, tak? Ruch Chorzów jest całkowicie inaczej zbudowany. W Termalice to się jeszcze wszystko kształtuje i buduje. Jest zbudowana pierwsza drużyna, ale no tutaj te akademie i roczniki młodsze są cały czas gdzieś tam dokształcane, jakoś budowane od podstaw. Później była ponownie Pogoń Staszów i Kabel Kraków. Jak znalazłeś się tutaj w Krakowie, w Kablu? Zadzwonił do mnie trener, z którym się dobrze gdzieś tam, może nie dobrze, ale z którym się znaliśmy. Zaproponował, że jest taka możliwość, taki i taki klub z taką i taką historią, że to się wszystko odbudowuje, że no przyszłość tego klubu może być duża i no wcale nie chcemy tutaj przystawać na tym, co jest. Zdecydowałem się tutaj przyjść, dlatego że gdzieś tam też wcześniej mnie kontuzje troszkę przyhamowały. Także chcę się na pewno tutaj odbudować, pokazać swoją wartość.
No i mam nadzieję wyskoczyć jeszcze gdzieś wyżej. Powiedziałeś wtedy, że w Ruchu nie chodziło ci też o pieniądze, tylko o to, żeby grać, rozwijać się, bo to był taki wiek juniora. Minęło już trochę czasu od tego momentu. Ale te kwestie finansowe, jedna rzecz, czy na profesjonalnym kontrakcie w takim klubie, nie chcę pytać o konkrety, jaka ta suma była, ale nie uważasz, że na przykład trochę za dużo płaci się młodym piłkarzom i oni w pewnym momencie właśnie zaczynają zwracać uwagę bardziej na te finanse? Można powiedzieć tak, że odbija im siodówka, oczywiście nie każdemu, nie chcę tutaj generalizować, a za mało skupiają się na grze, bo już się trochę czują takimi gwiazdami. Tak, ciężko by mi się było tutaj nie zgodzić w tym aspekcie i tak jak mówisz, no jest to w zupełności prawda. Uważam, że młodzi piłkarze dostają za duże pieniądze i za mało mają gdzieś tam myśli w głowie, aby bardziej skupić się na tej piłce, no tylko bardziej właśnie pomimo młodego wieku skupiają się tutaj na pieniądzach, czy na innych też wartościach, które im przyświecają, a tutaj piłka jest nagle staje się takim dodatkiem, tak? No niestety, no tacy piłkarze tak samo szybko jak zaczynają, tak samo szybko kończą, no są nieliczni, którym się gdzieś tam udaje przebić z takim podejściem. Kadra województwa świętokrzyskiego, wspomniałeś już, że wtedy grałeś i wtedy te włodarze Ruchu Chorzów byli, ale również mi napisałeś, że była kadra młodzieżowa, reprezentacja Polski. Jaki to był przedział? Wtedy prowadził kadrę pan trener Mirosław Dawidowski. To była kadra U13, początek budowania tej kadry. Także to były te pierwsze konsultacje tej kadry. Mimo, że U13 czułeś jakąś dumę, że jednak reprezentujesz biało-czerwone? To jest no niemiłosierna duma, że tak powiem. Spełnienie marzeń każdego chłopaka, który gra w piłkę. Także dla mnie to było coś niesamowitego, coś, co nie zdarza się na co dzień, nie jest codzienną sytuacją. Wiadomo, że każdemu przyświeca cel, aby zagrać w tej dorosłej reprezentacji, ale młodzieżowa reprezentacja Polski to również jest niezwykłe przeżycie. Teraz poruszymy temat aktualnej drużyny Przemka, czyli Kabla Kraków. To jest drużyna, która w 2000 roku zniknęła na prawie 18 lat z krakowskiej mapy piłkarskiej. Powstało takie stowarzyszenie, któremu udało się reaktywować ten klub. Jak to teraz wygląda? Z tego, co czytałem, to mecze rozgrywacie na Stadionie Korony Kraków przy ulicy Parkowej. Tak, dokładnie, mecze są rozgrywane na Stadionie Korony przy ulicy Parkowej. Jak to wygląda? Wygląda na pewno bardzo, bardzo dobrze. Tutaj włodarze klubu wzięli sprawy w swoje ręce i naprawdę są bardzo tutaj gospodarni i to trzeba im przyznać, bo no, klub zaczyna od najniższego poziomu, wiadomo, nie może od najwyższego. Gdyby nie nazwa tutaj klasy, a ktoś przyszedłby z zewnątrz, to w życiu by nie powiedział, że jest to klasa B, bo wygląda to na znacznie wyższy poziom rozgrywkowy. Organizacja klubu, starania włodarzy, jak i również pana trenera, no są na bardzo wysokim poziomie, także tutaj trzeba to docenić. No i widać również to, że ma ten klub niemiłosierny potencjał i na pewno nie chce tutaj przystawać na tym, na czym zaczyna, a piąć się cały czas w górę. Szkolenie młodzieży z perspektywy młodego zawodnika. To jest temat, o którym teraz mówi się bardzo dużo, ponieważ chodzi też o przyszłość reprezentacji, o przyszłość klubu w ekstraklasy, o to, że ten poziom w ekstraklasie gdzieś spada. I jak ty to wszystko oceniasz z perspektywy właśnie młodego zawodnika, to szkolenie młodzieży w klubach? Chodzi mi tutaj właśnie o Ruch Chorzów, Termalika, bo to głównie ekstraklasowa, ale czy w tych niższych klubach też już zaczyna się o tym mówić, przykładać do tego? Weźmy pod uwagę to, że tutaj zaczyna się zamywać ta różnica pomiędzy tymi mniejszymi klubami, a większymi, szczególnie, nie mówię tutaj pod względem seniorskim, ale właśnie pod względem wychowania młodzieży i pod względem
zespołem tutaj akademii piłkarskich. Podam przykład z mojego klubu, czyli którego jestem wychowankiem. Z Baszty Rydźwiany zawodnicy teraz w zimie byli w Hiszpanii na obozie. No, co dla mnie się zupełnie nie mieści w głowie, bo ja, żeby pojechać na pierwszy obóz za granicę, no to musiałem niemalże otrzeć się gdzieś tam o ekstraklasę, tak? Także tutaj w tych akademiach większych i mniejszych klubów ta różnica zaczyna się niejako zacierać, aczkolwiek system szkolenia młodzieży w Polsce pozostawia wiele do życzenia i gdzieś ostatnio czytałem jakiś wywiad z piłkarzem, który powiedział takie bardzo mądre słowa, że jeżeli dasz piłkę polskiemu i portugalskiemu zawodnikowi, to oni będą robić niemalże to samo, będą z nią biegać, strzelać, robić przeróżnego rodzaju zwody i tak dalej, tak? Ale jeżeli dołożysz portugalskiemu zawodnikowi zawodnika i dołożysz zawodnika polskiemu piłkarzowi, to portugalski zawodnik dalej będzie robił to samo, ale polski będzie miał już niestety duży problem. Także tutaj te słowa mówią wiele, wiele za siebie. Można tutaj obarczać, nie wiem, czy system szkolenia, czy trenerów, ale myślę, że też sami zawodnicy po prostu zbyt mało od siebie wymagają. Zwracają uwagę na inne aspekty niż piłka nożna, a piłka nożna tutaj schodzi tak jakby na boczny tor. Czyli tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ci młodzi piłkarze właśnie gdzieś tam już te pieniądze uderzają im do głowy, zaczynają się jakieś imprezy, używki, tego typu rzeczy, a nie za bardzo skupiają się na piłce. Dokładnie tak, no jeżeli mamy tutaj mówić przede wszystkim o gdzieś już tych starszych rocznikach, czyli rocznikach gdzieś no juniorskich, tak? Junior młodszy, junior starszy. Te młodsze roczniki, czyli te najmłodsze, które gdzieś tam zaczynają swoją przygodę z piłką lub są w tym wieku gdzieś tam przejściowym, jakiś trampkarz na przykład. Tutaj znowu górę moim zdaniem biorą zbyt bardzo rodzice. Mamy całkowicie inną erę niż była ta, kiedy to na przykład ja zaczynałem grać w piłkę nożną, tak? Bo no, gdy ja zaczynałem, to było tak, że wracało się do domu, ze szkoły, rzucało się plecak w kąt, brało się piłkę i się szło na boisko. Teraz te dzieci rzucają plecak w kąt i idą na wersalkę pobawić się smartfonem, tabletem lub jakimś innym elektronicznym sprzętem, tak? Także tutaj te dzieci są kształtowane zupełnie inaczej, w zupełnie inny sposób, także no ciężko tutaj też, że tak powiem, to porównać. Jeszcze jeden ważny aspekt, bo rozmawialiśmy przed audycją o tym, że byłeś testowany w wielu klubach, nie tylko wtedy przez te wakacje, wtedy było tak obficie. W wielu klubach ekstraklasy byłeś. Powiedziałeś mi wtedy, że włodarze klubu po prostu jakby zamknęli ci drogę do tego, żebyś trafił do ekstraklasy. Możesz jakieś zdradzić szczegóły? Nie chciałbym tutaj w tej chwili jakoś specjalnie nikogo rozliczać, szczególnie włodarzy, którzy są już byłymi włodarzami, aczkolwiek no myślę, że to też jest taka polska myśl szkoleniowa w pewnym sensie, dlatego że no, często właśnie włodarze klubu sami nie wiedzą, czego chcą, tak bezpośrednio mówiąc, dlatego że z jednej strony mówią, że chcą kształtować młodych chłopaków na piłkarzy, chcą, żeby z nich coś wyrosło, więc no to za tym idzie, żeby ich posyłać do jak najlepszych klubów, tak, żeby oni się tam rozwijają, a jeżeli przychodzi taka okazja, jak w moim przypadku, nagle się pojawiają gigantyczne kwoty rzucane za bardzo młodych zawodników. No i to blokuje im drogę, tylko no, trzeba sobie w takim stanie rzeczy zadać jedno proste pytanie. Komu to bardziej szkodzi i komu ja robię krzywdę? Czy robię tutaj krzywdę sobie, swojemu zespołowi, czy robię krzywdę temu chłopakowi? W Polsce jest jeszcze taka myśl, że niby się chce kształtować tych chłopaków. Niby jest, tutaj są akademie, wszystko jest pod kątem szkolenia, ale koniec końców wszystko się rozbija o wyniki i to nie to kształtowanie tego chłopaka się liczy, a koniec końców liczy się wynik na boisku. Jedna sprawa związana z transferami. Ty masz jakiegoś menedżera, czy kto zajmuje się tym sprawą? Obecnie nie mam, ale miałem. Teraz sprawy bardziej wziąłem w swoje ręce.
myślisz, że menadżerowie też dokładają swoje 3 grosze w to, że mieszają młodemu zawodnikowi w głowie, no na przykład obiecając jakieś przykładowo kluby z ekstraklasy, a potem wychodzi, że ten piłkarz ląduje w trzeciej lidze przykładowo. Takie złudne nadzieje. Ja powiem na swoim przykładzie, dlatego że nie chcę gdzieś tam, że tak powiem, grzebać w śmieciach. W moim przypadku było tak, że bardzo dużo mi menadżer pomógł, ale no też niestety były sytuacje takie, gdzie przeszkodził. Dlatego z biegiem czasu, jak już nabyłem pewnego doświadczenia, stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment już, gdzie mogę wziąć sprawy w swoje ręce, to tak też postanowiłem. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyszedłeś, podzieliłeś się swoją historią, opowiedziałeś o swojej pasji, jaką jest piłka nożna. Życzę Ci powodzenia również w dalszej karierze. Nie, dziękuję. Moim gościem był Przemek Broziński, aktualnie zawodnik Kabla Kraków. Program prowadził Kamil Latuszek. Sportowa energia.